Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś i ustrzegłem ich, aby nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata. Jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Tak jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, jeżeli w Piśmie Świętym jakieś słowa się powtarzają, to są jakby podkreślone, wyróżnione. Uświęć ich w prawdzie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Co to znaczy być uświęconym w prawdzie? My tak często słyszymy o miłości Bożej, o Duchu Świętym. Tak, ale Duch Święty tym różni się od złego Ducha, że jest Duchem Prawdy. Zły Duch może też kusić, udawać, że chce człowiekowi pomóc żeby człowiek bardziej kochał, żeby był bardziej wolny, żeby był szczęśliwy. Ale jest ten duch, złym duchem i ojcem kłamstwa. Natomiast Duch Święty sam Bóg jest źródłem tej prawdziwej nieskończonej miłości. Jest prawdziwie szczęściodajny. I ta radość w Bogu może być dopiero pełna Pan Jezus na ostatniej wieczerzy, dzień przed męką na krzyżu, uobecniając na tej mszy świętej, pierwszej, ostatniej wieczerzy, to co dokona na ołtarzu swojego krzyża, przede wszystkim modli się o jedność. Trójca Święta jest jednym Bogiem. Tak jest zjednoczona, że jest jednością. Również Pan Jezus pragnie, abyśmy na Muszy Świętej szczególnie stanowili jedno, żebyśmy byli jednym ciałem, jednym Kościołem, żeby była jedna wiara. Ale żeby tak było, musimy wyznawać jedną treść wiary, czyli jedną prawdę. Niewiele interpretacji prawdy, nie różnego rodzaju opinie, które się Zmieniają w zależności od tego, ile osób zagłosuje na jakąś opinię, czy jakąś modę, czy jakąś ideologię. Prawda jest prawdą niezależnie od tego, czy kto się uzna za prawdę. Gdyby nawet wszyscy powiedzieli, że to kłamstwo, prawda nie przestanie być prawdą. Ona jest niezależna od ludzkiej opinii i osądu. I nie można jej przegłosować. Można przegłosować opinię. Można przegłosować, że nie zgadzam się z prawdą. Ale prawda dalej pozostanie prawdą. I wybór człowieka może polegać na tym, że może być coraz bardziej jego sumienie zagłuszone, kiedy jest odrzucana prawda. Prawda Boża, prawda o sobie samym. I wtedy następuje znieczulenie sumienia. Można by to nazwać takim zdeprawowanym sumieniem zatwardziałego serca. Zatwardziałe serce nie chce się nawracać, jest twarde. I odrzuca prawdę, ponieważ prawda wymaga zmiany, wymaga skruszonego serca, upokorzenia. Kiedy człowiek w świetle Bożej Prawdy, Bożego Słowa odkrywa swoją grzeszność, może zareagować różnie. Może zareagować takim smutkiem ku nawróceniu, albo czasem może zareagować złością. Może zareagować też jakimś jakim przygnębieniem i odwróceniem się od Boga. W takim razie, jeżeli ja mam nie grzeszyć, a ja sobie nie radzę z grzechem, to już lepiej sobie dać spokój i pójdę sobie, daruję sobie jaką, jakąkolwiek pracę, bo to jest łatwiejsze. Tylko, że taki człowiek nigdy nie osiągnie szczęścia. I oczywiście racja jest taka, że ja sam o swoich siłach nie jestem w stanie pokonać zła, pokonać grzechu. To Chrystus daje swojego ducha, swoją miłość, wtedy kiedy jesteśmy w jedności. W jedności z Chrystusem i w jedności z Kościołem. W Kościele są sakramenty, w Kościele jest Słowo Boże, które staje się ciałem, w Kościele są skarby, są lekarstwa. Na naszą chorą duszę. Ale potrzeba przychodzić do lekarza, którym jest Chrystus, po lekarstwo, którym też jest Chrystus. Im bardziej karmimy się, leczymy się Bożą Świętością, Bożą Obecnością, tym bardziej z naszego serca Pan Jezus usuwa to, co jest naszą chorobą. Ale proces leczenia może przebiegać całe życie. Na przykład leczenia spychy. Z zakłamywania samego siebie, z chęci decydowania o tym, co dla mnie jest dobre, co Pan Bóg będzie mi podpowiadał, ja sam sobie poradzę. Ja sobie powiem tak i tak będzie. Będę przestrzegał przykazania, bo ja jestem przecież twardy. Albo z drugiej strony jestem do niczego, więc już nie będę przestrzegał, bo ja przecież i tak sobie nie poradzę. I tak Pan Bóg musi mnie zbawić, bo przecież i tak wszyscy będą zbawieni. Jednak nie. Był syn zatracenia, o którym słyszymy. Był blisko pana Jezusa, ale był syn zatracenia. Czyli zatracił możliwość przyjęcia zbawienia od Chrystusa, bo się odwrócił i dokonał samosądu na sobie. To był Judasz. I nawet dzisiaj próbuje się jakoś tak wybielić Judasza, i nawet można by powiedzieć, że Judasz może być bohaterem. Yy, Ponieważ sprowokował pana Jezusa do odkupienia, do męki i śmierci pana Jezusa na krzyżu, i dzięki temu później zmartwychwstał. Ale tego nie doczekał Judasz. Judasz wcześniej poszedł i się powiesił. Dlatego też dzisiaj mamy nie tyle patrzeć na siebie, patrzeć na swoje grzechy, na grzechy świata i tę nienawiść świata do nas, co raczej tak jak pan Jezus podniósł oczy ku niebu. Modlił się tymi słowami. Odpowiedzią na to całe nasze zło, zło też w świecie, które nie akceptuje tego, że przygotowujemy się do innego świata, do świata lepszego, ta nienawiść tego świata wynika właśnie z tego, że nie chcemy się upodobnić sposobem myślenia, mówienia, życia do ideologii panseksualnej na przykład do takiego sprowadzania człowieka tylko do sfery seksualnej, albo jeżeli nawet niżej niż ludzie, niż nawet zwierzęta, że zwierzęta, przyroda czymś ważniejszym, klimat jest ważniejszy niż człowiek, niż jego dobro. A my właśnie mówimy o tym, że najważniejsze jest to, żebyśmy byli zbawieni, żebyśmy byli zjednoczeni z Bogiem, żebyśmy byli zjednoczeni z Bogiem, który jest w Eucharystii, we mszy świętej. W pierwszym kanonie rzymskim są właśnie te słowa, że Pan Jezus podniósł oczy ku niebu na ostatniej wieczerzy. Do ciebie, Boga Wszechmogącego, tak podnosił właśnie oczy. Moi drodzy, to uświęcenie w prawdzie polega w takim oddaniu się prawdzie, żeby nie tyle posiadać prawdę, co celebrując obecność Boga, Jego prawdę. Pozwolić się, aby ona panowała nad nami, żebyśmy, tak jak Maryja powiedzieli, niech mi się stanie według słowa Twego, nie według moich słów modlitw, Panie Boże, zrób to, co ja teraz Ci powiem, masz zrobić, tylko odwrotnie, Panie Boże, powiedz, co ja mam zrobić, Maryjo, podpowiedz mi, bo mówisz, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, podpowiedz mi, co mam zrobić, co to jest to wszystko. Czego jeszcze mi brakuje? Moi drodzy, w tym uświęcaniu się w prawdzie potrzebna jest nam Matka, wychowawczyni. Niech Najświętsza Maria Panna w tym pięknym miesiącu, którym nazywamy, że maj jest miesiącem maryjnym, nas prowadzi, bierze nas za rękę. Święty Maksymilian Kolbe mówi, że przez różanie trzymamy się za rękę Maryi i Niech ona nas, nas prowadzi i drugą ręką wykonujmy wolę Pana Boga. To jest właśnie droga ćwiczenia się w uświęcaniu w prawdzie, czego przykładem było życie świętego Maksymiana Kolbe, który pod koniec życia miał siłę i moc oddać swoje życie, żeby u, u, uratować życie Franciszka Gajowniczka w Auschwitz. Niech Maryja. Matka Boża, nasza Wspomożycielka Wiernych, wprowadza nas na tę drogę uświęcenia, uświęcenia w prawdzie Bożej. Przyjmijcie, kochani, Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.